To nie wulkan. To jest bunkier. Bunkier tutaj. Wtedy mi mam bunkier. O kurde, to jest połączone. Tak, jest jedno właśnie na wszystkie trzy. Więc tak wyglądały te bunkry. Tak, ile latarka wejdzie? Nie, chyba nie wejdę tam. Latarkę daj mi. Nie, bo nie wchodzimy tam jednak. Dziś wyjeżdżamy już z Albanii. Postanowiliśmy wybrać drogę wzdłuż Grecji. Kiedy ją wybieraliśmy, mieliśmy nadzieję, że będzie dobrej jakości i bez problemu pokonamy te kawałki. Okazało się jednak inaczej. Tutaj na mapie na czerwono zaznaczyłam Wam kawałek drogi, która już jest ok. Natomiast od samych źródeł Benie do samego tego kawałka tylko miejscowo asfalt jest dobrej jakości i bez problemu możecie przejechać. Tak to ta droga nie wygląda zbyt dobrze. Wiadomo, no przejedzie się, przejechaliśmy my, więc przejedzie każdy. Ale są miejsca, które podnoszą adrenalinę. Mieliśmy nieraz przeloty strachu. Myślę, że droga idealnie nadaje się dla tych, którzy szukają mocnych wrażeń. Jest dużo kawałków bez barierek, równo nad przepaścią, bardzo ostre zakręty. Droga ma szerokość 2,30-2,40 i teoretycznie jest dwukierunkowa, a po prawej waszej stronie będziecie mieli przepaść 3-4 km w dół. To jest droga, której nie polecamy. Boże, jak ja się cieszę, że to on prowadzi. No, tak mi jeszcze tu pokazuje, że tak 45 km taką drogą. Drogą dla osłów. Czemu dla osłów? Bo mamy dwa pasy ruchu podzielone, rozdzielone linią ciągłą i na jednym pasie się zmieści osioł i na drugim się zmieści osioł, bo samochodem nie da się jechać, żeby się nie brać linii ciągłej między nogi. No, w sumie tutaj pełno osłów. Tak, to jest droga dla osłów. Pas drogi ma nie więcej niż metr, 1,20 m w jedną stronę. Cała droga ma może 2,5 metra. Bo jak jedziemy przyczepą, przyczepa ma 2,20, tak pozostaje po właśnie 15-20 cm na stronę. Problem jest wtedy, kiedy trzeba się minąć z kimś, ponieważ nigdy nie wiemy, co jest za zakrętem. O, tu mamy dziurę, więc musimy zjechać pod prąd. A tu bach, nagle za zakrętu wyskakuje jakiś osioł pod górkę. No dobrze, że tutaj nikt nie jeździ. Nie, no już minęliśmy w sumie ze 4 samochody i dwa wyprzedziły nas. No i czas podsumować naszą wycieczkę. Wycieczka trwała 18 dni, liczona z drogą do Izy. Największy udział kosztowy w całym budżecie miało na pewno paliwo. Za diesla zapłaciliśmy ponad 2300. Biorąc średnią ze wszystkich tankowań z kilometrów, jakie tutaj pokonaliśmy, wychodzi, że nasz Dodge palił około 10,5 litra na 100 km. Co do ceny benzyny, to ogólnie we wszystkich krajach po drodze, oprócz Serbii,
ceny były zbliżone, wahały się między 4,40 a 4,80, choć w Albanii poza wybrzeżem znaleźliśmy stację CPN, gdzie benzyna kosztowała 3,95 na nasze, ale nie można tam było płacić kartą, tylko lekami. Im dalej od tych kurortów wakacyjnych, tym taniej. Poza tym kempingi wyszły nas około 700 zł. Winiety, Polska 0 zł. Słowację ominęliśmy płatne kawałki, więc też 0. Na Węgrach kupiliśmy winietę na 30 dni, więc koszt do Albanii i z to 108 zł. Serbia. Tam w jedną stronę były dwa płatne odcinki. Pierwszy odcinek kosztował coś około 38 zł, drugi 75. Wiadomo, trzeba to wziąć razy dwa, bo w tą i z powrotem. Macedonia, Albanii płaciliśmy 43 zł, natomiast z powrotem pojechaliśmy inną drogą i wyszło coś koło 38. W Albanii drogi są za darmo. Jeśli chodzi o cenę wejścia do antycznego miasta, tam za Ksamilem, to był koszt 44 zł. Niebieskie oko, tu ponieśliśmy koszt tylko przejazdu przez most i to był jakieś parę złotych, coś około 4. Źródła termalne w Benie wyszły nas 0 zł. Tam nocleg też był 0. Co jeszcze tutaj? Aha, jeszcze internet. Starter do internetu kupiliśmy w sieci T-Mobile, tam już na miejscu w Albanii. Wyszło nas coś koło 50 zł i zawierał 19 giga internetu, więc nie jest źle. Łączny koszt ze wszystkim, jakimiś łopatkami dla dzieci, dmuchanymi pontonami i innymi rzeczami, jedzeniem i tak dalej, zamknął się w granicach 5,5 tysiąca zł. Myślę, że jest ok z biurem podróży. Wątpię, że czteroosobowa rodzina mogłaby za taką kwotę jechać i tak dobrze się bawić. Myślę, że jazda czy kamperem. Kamperem byłaby troszkę tańsza, bo więcej miejsc do stania na dziko niż z takim 13-metrowym zestawem. Ale z przyczepą też się da, tylko troszkę bardziej musicie pokombinować. No i chyba tyle. Za tymi górami mamy już Grecję. Odcinek drogi też się bardzo polepszył. Tutaj miasteczko takie minęliśmy i od tego miasteczka jest już droga bardzo ładna. Widać, że Unia daje tu pieniążki. I to jest kolejna stacja CPN, na której nie możemy płacić kartą. Już chyba siódma z kolei. Nie mamy rezerwy. Mamy jeszcze pół zbiornika, ale chcieliśmy się zabezpieczyć właśnie na ten wypadek i poszukać czegoś. Chyba już będziemy musieli to zrobić po stronie Macedonii. W Albanii jakoś nie możemy znaleźć tych stacji. W sklepach też bardzo ciężko płacić kartą. Jedynie te big markety oferują płacenie kartą, choć w tym miasteczku, co byliśmy, zrobiliśmy zakupy i spożywamy już jedzonko takie szybko samochodowe. A w jednym markecie kupiliśmy zakupy i zapłaciliśmy kartą, ale przyszła kierowniczka i wyciągała terminal do karty z sejfu. Bardzo to śmiesznie wyglądało. Widać, że jest to u nich jakiś ewenement. Ogólnie w sklepie zamieszanie. Trzy kasjerki nie wiedziały za bardzo, co robić. Od przyczepy, tylko nie zgub. Jak ostatnio? Nie, tego się nie da zgubić, w razie czego sobie trytytkę przeciągniemy albo sznureczek, będziemy zapinać na smyczy.